Cześć, witajcie, jestem Chudy, a to jest FIFA 17 Ultimate Team Web App. Jest już godzina 22, więc myślę, że bez problemu powinno działać. Nie wchodziłem od razu, bo po pierwsze zapomniałem, a po drugie i tak by mi się pewnie nie udało wejść. Zbyt duże obciążenie by było jak zwykle, chociaż nie wiem, może w tym roku było inaczej. I pierwszy dzień Web Appa wystartował chyba około godziny 19, przynajmniej takie były założenia. Mi się przypomniało o tym około 21. Teraz jest 22:30 prawie i tak sobie nagrywam. Dostałem wiadomość, więc i mamy. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Taki pierwsza moja wizyta. Jakieś paczki dostanę? Cokolwiek? Zobaczymy, się to powoli wszystko ładuje. Ja sobie odpiszę aż. O, tak, get started. Ok. Jest pierwsza paczka moich zawodników, Rafał jakiś tam. Dobra. All players pack, 4 razy. Ok, akceptuj. 6 paczek mamy, ale zaraz nim otworzymy chwilowe cięcie. Dobra, otwieram dalej. Które paczki sobie zaczniemy? Wszystkie są od najgorszej, może by zaczniemy. O, od tej. Open. Paczkę promocyjną. Oczywiście nic nie trafiamy pewnie. Nie jest to coś ciekawego. Dzisiaj chyba sobie tylko otworzymy w tym takim pierwszym zetknięciu paczki. Zobaczymy, co na rynku się dzieje. A, jeszcze tak, to się wysłało wszystko do klubu. Faktycznie. I teraz lecimy wszystkie złote. One są wszystkie takie same, więc zobaczymy, co nam się uda trafić. Ruiz ze Sportingu. Czyli tak średnio. Ale na początek nie jest to zły zawodnik. Chociaż nie, na 60 nie. Zobaczymy. No i wywalił mnie złe papasz. Ciekawie. Chodzimy jeszcze raz. Czyli no, serwery są obciążone, ale okej, szybko mi tu weszło. Otwieramy kolejną paczuszkę. Ile, gdzieś mi pokazuje, ile mam tych końców? O, tu. O, teraz mi pokazuje. Zero wszystkiego. Kolejna. Kabul. Okej. Szału nie ma. Ale złote karty na początek. Zawsze coś będzie szło z tym zrobić, nie? Eliseu. Dobry obrońca. Może coś z Portugalii? Coś się uda może połączyć. Zobaczymy jeszcze, co mi się uda trafić. Czy codziennie będę dostawał jakieś paczki? Jeszcze dwie paczki nam zostały do otworzenia. Otwieramy przedostatnią. I co trafiamy? No, akurat z tym zawodnikiem nie wiem, czy będę miał coś zrobić. Liga Ukraińska, Ukraina. No nie wiem, ale tutaj może w tych są jakieś karty, co ja tak tego nie przeglądam w sumie, a powinienem. Zaraz sobie wejdziemy w ogóle w klub i zobaczymy, jakie karty potrafiałem. O kurde. Co to była za paczka? To chyba nie była jakaś super paczka. Okej, to słaby koniec. Ale dobra, zobaczmy moich graczy. Najlepsze Eliseu. No jest jakiś Anglik, Hiszpan, trochę ligi angielskiej widzę. Coś by z tego szło zrobić. Zobaczmy na rynek. Transfer Market. Tak to się prezentuje. Dość... No na razie są niskie ceny piłkarzy, może wysokie niektórych. Nie wiem. A zobaczmy sobie takich piłkarzy jak Messi. Czy ktoś trafił Messiego? Nie, nikt nie trafił Messiego, a Ronaldo. Nie. A Lewandowskiego, bo Lewandowski teraz też ma wysoki overall. 90. Nie. No dobra, trudno. Dobra, więc myślę, że nie wiem, co my tu możemy zrobić. Tu mi jest jakiś skład zbudowało, to jest do przebudowania na kolejny odcinek, teraz tylko tak. Chciałem rzucić okiem, jak to wygląda, pierwsze wrażenie, pierwsze paczki. Nie mogę szukać overallem chyba. Tych kart nie potrzebujemy szukać. Ceny paczek się nie pozmieniały, to standard, może sobie jeszcze na jakiś uzbieramy. Potrzebuję jakichś pierwszych końców, żebym mógł sobie handlować. Czy ci piłkarze są na sprzedaż dostępni? Mogę ich sprzedać, okej. Z tych paczek, więc fajnie. Czy są jakieś podstawy, żeby zarobić, więc myślę, że posprzedaję sobie tych, których na pewno nie będę używał, jak tego z Ukrainy, czy tego tutaj z Brazylii, raczej brazylijskiego składu z ligi brazylijskiej nie będę budował, tak mi się wydaje. Więc dobra, to był na tyle w tym odcinku, tak szybko. Pierwszy rzut okiem na web app, nie wiem, czy to wrzucę jeszcze dzisiaj, czy jutro. Chyba jutro. Pozdrawiam, cześć.